Siemaneczko, Siemaneczko, moi drodzy, ja jestem Grek i zapraszam Was dzisiaj do kolejnego odcinka. Tym razem jesteśmy na serwerze ARK Survival Evolved, oczywiście na Elicie. Pokażę Wam dzisiaj ostatni odcinek pod tytułem tej mini Jak bridować, aby nie zwariować? Dzisiaj zajmiemy się mutacjami. A więc zaczynamy. Na samym początku powiedziałem, zajmujemy się dzisiaj mutacjami, tym, co Was sądzę, najbardziej interesuje. Bawiliśmy się już łączeniem statystyk, bawiliśmy się przenoszeniem kolorów. Teraz czas na mutacje. Mamy tutaj suwki, tak jak ostatnio były przygotowane. I to już nie, nie patrząc na statystyki, tak czy tamte poprzednie się połączyły, czy nie, bo. Tu nie o to chodzi, żeby dążyć do tego, żeby się połączyły jakieś tam statystyki, ale bardziej do tego, aby pokazać Wam, jak to ma przebiegać. Więc weźmy pod uwagę, że z tamtej pary, z której z jednej chcieliśmy HP, a z drugiej stami staminę, wyszła nam właśnie taka otosowa i te dwie statystyki przeszły. Teraz mamy idealną bazę do tego, aby zacząć rozmnażanie. Czyli. Podobnie jak w tamtym momencie, interesuje nas teraz to, aby z tej sowy dla małego zwierzaka przeszło i HP, i Stamina. No to są dwie najważniejsze punkty, dwa najważniejsze punkty, które tutaj mamy spisane, czyli HP 53, Stamina 58. I co teraz musimy zrobić? Teraz możemy zrobić tak, jeśli nas interesują tylko te dwie statystyki, bo oczywiście możemy zrobić tak, że połączymy dodatkowo do tego kolejnego dinozaura, który też ma dwie i będziemy tą parę tak długo mnożyć, aż te cztery się połączą. I wtedy już mamy takiego kozaka. Ale pamiętajcie, że im więcej statystyk chcemy, aby przeszły na potomstwo, tym jest to mniej prawdopodobne. Także czasami jest fajnie robić sobie Dwie linie, czyli powiedzmy, tu robimy HP istaminę, a na drugim samcu mamy wagę i damage. Łatwiej będzie nam i mamy większą szansę na to, że według tych statystyk, które powiedzmy tutaj posiadamy, przejdzie nam właśnie dwie, przejdą nam niż cztery od jednego. To mam nadzieję, żeśmy już wyjaśnili. Mutacja naprawdę to mutacje nie są trudne. Najpierw zastanawiamy się cały czas nad statystykami. To jest najważniejsze, co nas interesuje. Bierzemy sobie takiego samca. Ja już sobie tutaj pouruchamiam samiczki. Bierzemy sobie samca i uruchamiamy samiczki. Zachęcamy je do rozmnażania. I tak jak powiedziałem poprzednio. Interesują nas dwie te statystyki. Więc w tym momencie możemy podłożyć i dlaczego właśnie ten samiec jest taki ważny, ponieważ zobaczcie, mamy już samca, który ma statystyki, które chcemy. Podkładamy pod niego tyle samic, ile posiadamy, i wtedy mamy większą, kilkukrotnie większą szansę na to, że wypadnie takie jajko, jakie chcemy, jeśli urodzi nam się samica. Teraz uwaga, jeśli urodzi nam się samica i ona będzie miała właśnie statystyki takie jak HP53 i ST58, to co nas interesuje, to ją zostawiamy, jeśli nie ma mutacji. To pamiętajcie, zostawiamy, jeśli nie ma mutacji. Dlaczego? Ponieważ jak ona dorośnie i połączymy ją z tym samcem, to tak jak było w przypadkach kolorów i przenoszenia statystyk, mamy wtedy pewność, że mały Dinek urodzi się właśnie z tymi statystykami dwoma, które nas interesują na 100%. Nie ma opcji, żeby była inna. Wtedy zaczynamy się bawić powoli w mutacje. Ponieważ, no nie mutuje się przeważnie, no niektórzy się bawią oczywiście w mutację wszystkiego, ale róbmy to prawidłowo. Nie mutujemy wszystkich statystyk, opieramy się na jednej. Zależy nam, żeby przeszło, przeszła i Stamina i HP, ale chcemy na przykład mutować tą sowę w HP tylko. I interesuje nas i tak długo mnożymy to z wieloma samicami. Oczywiście patrząc, żeby każdy każdy dinek, żeby te statystyki jak HP 53 i ST 58 przeszły. Plus do tego czekamy, aż przy HP na przykład wskoczy nam 56, 53, 4 na przykład. Chociaż jedna, dwie mutacje. Nie chociaż cokolwiek wskoczy. Jeśli okaże się, że mały Dinek będzie miał 53 w HP, cały czas mówię o tym przykładzie. 53 w HP, 58 w staminę i będzie gdzieś jakaś mutacja to to nie czy to jest samica czy samiec tego się pozbywamy dlatego, że nie zmutowało nam nic na czym nam zależało tylko zmutowała nam jakaś inna po prostu statystyka i patrzcie kurczę, nie mogę się przesłuchajcie. wiem <laughs> dość już to uklepnąłem <laughs> Także pamiętajmy, musimy patrzeć na statystyki. Trzeba obrać jakąś strategię. Bardzo dużo osób robi błąd i ma na przykład posiada potem dinki, które potrafią mieć po 200 yy, mutacji. To da się zrobić bardzo szybko, ale pamiętajcie, że to są puste mutacje. Bo to, że wskoczy gdzieś jakaś mutacja, to zawsze zostaje w historii dinozaura nawet tego. W następnym pokoleniu, nawet jeśli ta statystyka, która mutowała na poprzednich, nie przejdzie. Więc to jest to, nawet jeśli statystyka Dinka, czyli na przykład tego tu samca naszego, nie przejdzie, a on już miał jakieś mutacje, tak? Oczywiście, jak mamy już kolejnego samca z tego miotu całego, wypadnie nam samiec. Będzie miał te statystyki. I będzie miał mutacje w HP to co chcemy. Będzie miał 55 punktów. Wtedy tego pana odstawiamy na bok i podstawiamy tego, który już ma jedną mutację, bo idziemy w dobrym kierunku i dalej ta sama zasada. 55 w HP, 58 w Staminę i tylko mutacja ma wejść w HP. Jeśli znowu będą np. teraz we kolejna mutacja, czyli będziemy już na przykład dwie lub trzy, i okaże się, że HP się nie zmieniło. Wyrzucamy. Trzymamy się jednej statystyki, tą, którą chcemy mutować. Wiem, że jest to po pierwsze żmudne. Po drugie, yy, musimy, jeśli chcemy mutować dwie czy trzy statystyki, musimy robić właśnie dwie lub trzy linie. Ale no to tak działa. Jeśli będziemy się interesować, że a raz weszło w HP, a raz weszło w staminę, a tu weszło raz powietrze, dobra, nieważne. No to wtedy wyjdą nam takie stworki, które nie będą miały tych statystyk, a będą miały bardzo dużo mutacji. I teraz też, oczywiście, jak patrzymy sobie w jego, tutaj drzewko, to jest oczywiście dziki. Mamy linię męską i linię damską. I teraz, tutaj, w momencie, kiedy wskoczy jakakolwiek mutacja, to tu się pokaże ile, ile na ile, na 20. Dlatego mutujemy tylko linię męską. Tylko linię męską. Ja nie będę Wam dalej mieszał, co inni robią, bo, wam, bo się pogubicie. Teraz sprawdźmy, co mamy z jajek, tak jak myśmy mieli ostatnio. Nas interesuje 53 hp, 58 Stamina. Nie, nie patrzymy nawet jak wyszedł wyższy, bo to są różne samice, ja nie dobierałem. Patrzymy czy w ogóle nam gdziekolwiek wskoczy stamina. 58 i 53, 58, 53, 53, 53, 58. Tu mamy 58, zobaczcie w staminę. Tylko staminę. I generalnie tak na dobrą sprawę w tym momencie y to jest facet, więc jest do niczego niepotrzebny. To jest samica, więc się przyda do rozmnażania. To jest facet, to jest facet, to jest facet. Czyli mamy. Czyli mamy właśnie coś takiego, że mamy jedną samicę i ją zostawiamy, resztę wyrzucamy. Nie osiągnęliśmy tego co chcieliśmy. A czyli pamiętamy, dwie statystyki mają przejść. Plus mutacja w HP, oczywiście nie musi być ta mutacja. Ważne, żeby przeszły dwie statystyki. I takie dinki zostawiamy. Aczkolwiek, jak to będzie facet, no to. No i nam to mało potrzebne, chyba że chcemy akurat do latania używania i w razie jak go zgubimy czy stracimy, to nas nie będzie to bolało. Bo dinków do rozmnażania się nie używa. Złota zasada nie używamy dinków, które są do rozmnażania, bo potem nie będzie z czego mnożyć. A teraz jeszcze jedna fajna rzecz. Spójrzcie, każdy z tych dinozaurów ma 360 level. A dlaczego jajka mają tak dziwne teraz levele? 366, 364, 357, ten ma nawet niżej, 362 i 361. Mimo że wszyscy rodzice mają jeden i ten sam level, a nigdzie żadnej mutacji chyba nie widziałem. 0, 0, 0, 0. I zero. Nie ma mutacji. Dlaczego? Ponieważ spójrzcie na to jajko. Spójrzcie na jego statystyki, na te punkty. 62 życia, 62 stamina, 64 waga i tak dalej. Każdy z dinozaurów ma właśnie takie punkty. I one się składają na ten jego level. Czyli nie, nieważny jest level dinozaura do końca. Oczywiście, im wyższy, tym ma więcej punktów rozdanych. Ale zdarzają się sytuacje i da się to zrobić. Że dinek, który będzie miał level 400, zostanie pokonany przez Dinka, który będzie miał level 250 i to bez problemu. Ponieważ, jak mamy bardzo wysoki level, np. Dinka właśnie 400, i on ma damage dosyć mocny, łączymy go z Dinkiem, który jest powiedzmy poziomu 20. Wtedy. Przechodzą te statystyki malutkie, które są tam na wagę, na powietrze, z tego małego, a z tego dużego, zostają nam właśnie te wysokie liczby. I wtedy uzyskujemy dinozaura, na przykład z levelem 250, który jest mocniejszy niż 400, bo to te liczby nam yy, się składają na jego level. Więc jeśli na przykład matka miała trochę więcej staminy niż ojciec i ta stamina przeszła z matki, no stąd te cztery punkty wyżej. Więc generalnie zobaczcie, że tu nawet mamy troszeczkę, tu mamy 6 leveli niby wyżej, a na dobrą sprawę, jeśli oczywiście opieramy się na tym HP 53 stamina 58, ten jest nam zbędny, bo nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy. Czyli pamiętajcie, jeszcze raz, krótko i na temat. Przenosimy, stawiamy samca z tymi statystykami, które chcemy, najlepiej dwoma. Może być jedna, nie ma problemu, wtedy będzie jeszcze łatwiej. Na przykład dwoma. Pod ile samic macie? Oczywiście w samice niemutowane mogą być z waszego tego wychowu, ale niemutowane. I tak długo bridujecie, aż wyjdą te statystyki, które chcecie, i aż zacznie w jedną z tych statystyk wpadać yy, mutacja. Cała reszta idzie do śmietnika. Takim sposobem jest to oczywiście żmudny proces, i czasami pod jednego samca podkłada się aż 200 samic, ale wtedy mamy 200 jajek do przejrzenia, i u nas na serwerach można to zrobić no, raz dziennie. Aczkolwiek tu mamy jak. 22 No tak, 22 godziny. 12 godzin chyba jest u nas gdzieś najkrócej wychodzi tak jakoś. Między 24. No będzie tu jest, tu jest dzień całej i pół godziny. Coś między 24 a 12 godzin. Ten chyba ma tutaj tam najmniej ma 15 godzin. Także. Mam nadzieję, że ta cała seria filmów. Oczywiście jak ktoś nie oglądał poprzednich, bardzo warto jest zobaczyć, bo, bo to jest ważne, żeby. Żeby to obejrzeć. No i tyle. Mam nadzieję, żeście zrozumieli chociaż troszkę. I pobawicie się z tymi mutacjami prawidłowo. I nie twórzcie dziwolągów, które mają po 200 mutacji. Bo one nie są takie fajne. One mają tylko liczbę. A, a twórzcie coś, co ma faktycznie dużo. I da się temu też zrobić 150-200 mutacji bez problemu. Będzie miał 200 punktów w, w damage i będzie naprawdę kozak. Zapraszam do nas na serwery na elitagierpl, na naszego Discorda. Wam, którzy trwali do końca. Bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka, który już będzie w niedzielę, z tej lub innej gry. Na razie!